Witam Państwa bardzo serdecznie w Studenckim Studium Miniatur Filmowych i Programów Telewizyjnych, a moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj przepiękne dziewczyny Anna Maria Cimoch i Daniela Brodziński-Gonzalez. Cześć dziewczyny. Cześć, cześć. Nagrałyście etiudę pod tytułem Artystka, ale zauważyłam, że na pierwszej planszy jest bardzo ciekawe zdanie. A mianowicie, by godziny nudy zamienić na czas radości, w jaki sposób Wy zamieniacie swoje godziny nudy na czas radości właśnie? My jesteśmy chyba raczej trochę takie kreatywne, więc... I bardzo spontaniczne. I bardzo spontaniczne, właśnie. Więc rzadko kiedy się nudzimy. Zawsze potrafimy sobie jakieś... A właśnie, kiedy się nudzimy, to szukamy jakiś sposób, żeby coś porobić. Żeby się nie nudzić właśnie. I żeby robić coś nowego i coś ciekawego. Czasami nawet w akademiku leżymy sobie na łóżku i zaczynamy grać w grę. Rozmawiając o filmach, opowiadamy sobie o filmie i jaki to jest film. Musisz zgadnąć tytuł na przykład. Albo Daniela gra na gitarze. A może śpiewam. Śpiewa. Ona bardzo... czasami nie lubi, ale... Jak się naprawdę nudzę, to gotuje. Więc nie macie problemów z za dużą ilością wolnego czasu. Także my nie traćmy dłużej naszego czasu i przejdźmy do oglądania waszej etiudy pod tytułem Artystka. O malarstwie można mówić, parafrazując słynny cytat Montesquieusza. Lubić malowanie to godziny nudów, które człowiek miewa w życiu, zamienić na godziny radości. Od najmłodszych lat, od kiedy pamiętam, większa część mojego życia wypełniona jest przez rysowanie, malowanie, ogólnie sztukę. Na studiach szczególnie zainteresowałam się i zachwyciłam techniką i technologią warsztatową dawnych mistrzów malarstwa, tak jak chociażby Leonardo, Michał Anioł, Caravaggio czy Rubens. I następnie poprzez praktykę, ponieważ na studiach wykonywaliśmy wiele kopii, zrozumiałam, że malowanie obrazu to ciężki, długotrwały i pracochłonny proces, wymagający nie tylko pewnych umiejętności technicznych, ale również wiedzy, jak chociażby tej o oddziaływaniu na siebie poszczególnych barw, znajomości perspektywy, kompozycji, czy anatomii w przypadku chęci narysowania czy namalowania postaci ludzkiej. Skupiam się głównie na malarstwie przedstawieniowym, figuratywnym, w szczególności o tematyce patriotyczno-religijnej. Wydaje mi się, że prawdziwy artysta tworzy to, co jest głęboko zakorzenione w jego duszy, nie podporządkowując się żadnym modom i tendencjom w sztuce. Artysta poprzez swoje dzieła wyraża siebie. Obrazy są w pewnym sensie łącznikiem pomiędzy widzem a artystą. Dzieła mówią za artystę, sztuka jest formą wyrazu. Ja poprzez malarstwo figuratywne, głównie portretowe, wyrażam często swój podziw, uznanie dla portretowanych osób. Uważam, że podejmowana w mojej twórczości tematyka jest obecnie bardzo ważna. W czasie, kiedy mamy do czynienia z wielkim, spotęgowanym atakiem na wartości, na świętości, kiedy bardzo często spotykamy się z zakłamaniem polskiej historii, atakiem na wszystko, co polskie, na polskość, atakami na prawdę. Istotnym jest, by dać świadectwo, by się temu przeciwstawić. Ja ten swój sprzeciw staram się wyrazić tak, jak umiem, czyli poprzez swoją twórczość. Bo tak jak pisał kiedyś Norwid,
Misją artysty jest zmierzanie do prawdy i piękna. Tworzą wyłącznie w technikach tradycyjnych, czyli głównie technika rysunkowa oraz malarstwo olejne. I chociaż dzisiaj, w czasie wielkiego postępu technik, istnieje wiele w pewnym sensie uproszczeń w postaci grafiki komputerowej, tabletów i innego tego typu unowocześnień, to jednak uważam, że żadne z nich nie jest w stanie zastąpić tradycyjnych metod rysowniczych czy malarskich. Sama możliwość trzymania w ręku narzędzia, pędzla czy ołówka, mieszanie farb na palecie. To jest coś, czego nie da się zastąpić przez żadne, nawet najnowocześniejsze zdobycze techniki. Sam proces tworzenia dzieła daje artyście pewne poczucie wolności, w pewnym sensie przeniesienia się w inny świat, w świat sztuki, oderwany od problemów dnia codziennego, szarej rzeczywistości. Wydaje mi się też, że artysta trochę inaczej postrzega rzeczywistość, ponieważ sztuka uwrażliwia. Artysta może dostrzec więcej, potrafi zachwycić się małymi detalami, na które wiele ludzi nie zwróciłoby nawet uwagi. Co jest jeszcze takiego niesamowitego w sztuce, to fakt, że artysta może na swój całkiem indywidualny sposób interpretować, kreować otaczającą go rzeczywistość, tworząc coś zupełnie nowego. Uważam, że artysta ma swój bardzo bogaty świat wewnętrzny, duchowy, który czasami ciężko jest wyrazić za pomocą słów, a który próbuje przedstawić w swojej twórczości. Poza tym słowa są ulotne, a artysta chyba tak jak nikt inny zdaje sobie sprawę z przemijalności. I dlatego też próbuje on tworzyć coś trwalszego. Może dlatego jest mu tak bliska antyczna sentencja: życie jest krótkie, a sztuka długotrwała. Jesteśmy już po obejrzeniu waszej etiudy, ale no nie sposób nie zauważyć, że jednak akcent Danieli trochę się mija z akcentem Ani. Powiedz nam, skąd przyjechałaś tutaj? Przyjechałam z Wenezueli, dlatego mam taki akcent. Ja myślałam, że jest lepiej, że mówię lepiej, ale dziękuję. Daniela myślała, że w ogóle tego nie słychać. Ale właśnie przepraszam tak, za szczerość. Żyję u ciebie polskiego od 3 lat i studiuję właśnie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. A dlaczego właśnie Polska? Bo mój tata jest Polakiem i musieliśmy uciekać z kraju. I oczywiście mój tata, to jest jego ojczyzna. I chciał tutaj wrócić i budować rodzinę i od nowa. A ty? No też byłam ciekawa, bo nigdy tutaj nie byłam. I dla mnie też było ważne poznać, bo tylko co słyszałam w Polsce, to były tylko jego historie i jego doświadczenie. A ja chciałam tego wiedzieć, to tak osobiste. Chciałam tego żyć i że uczyć języka, żeby rozmawiać z babcią, z rodziną. No to cudownie. I nie żałujesz, że tu przyszłaś? Oczywiście, że nie. Właśnie jestem tutaj z wami. Tak, jesteśmy tutaj. Spotkałyśmy się tutaj dlatego, że porozmawiamy teraz o etiudzie, którą przed chwilą obejrzeliśmy. Wszyscy, powiedzcie, skąd ten temat właśnie tej etiudy, Aniu? Miałyśmy wiele różnych pomysłów, ale nasz przyjaciel przedstawił nam swoją przyjaciółkę i okazało się, że ona bardzo pięknie maluje. Więc byłyśmy ciekawe. Na początku miałyśmy właśnie tak dużo sporów. Daniela miała swoje kreatywne pomysły, ja miałam swoje i każda chciała postawić na swoim, ale jednak zdecydowałyśmy, że to będzie najlepsze. No i jak poznałyście tą dziewczynę, to właśnie czego się spodziewałyście po artystce? Bo to tak górnolotnie brzmi, a jaka była rzeczywistość? Szczerze mówiąc, wyobrażałam ją sobie troszeczkę inaczej. Tak w mojej głowie to wyglądało tak, że ma jakieś wysokie obcasy, obcisłe spodnie, jakąś tam taką kolorową bluzkę, kucyk, jakaś opaska na głowie z papierosem i tam stoi sobie maluje. No ale jednak wyglądała zupełnie inaczej, była naprawdę taka bardzo skromna. Nie pomyślałabym, że jest właśnie taką artystką. Ale dlaczego
ona nie została tutaj ukazana? Właśnie dlatego, że jest taka bardzo skromna. Bardzo nieśmiała jest. I bardzo nieśmiała. Nawet jak zauważyłaś tam, nie było jej głosu, tylko ja musiałam sama mówić. Mimo tego, że wcześniej zrobiłam z nią wywiad, dlatego wiedziałam, co mam powiedzieć, ale ona sama nie chciała tego zrobić. Już myślałam, że nie znam cię na tyle dobrze, że to ty byłaś tą artystką, ty byłaś tą główną bohaterką. No ale chciałabym. Dobrze. Widzieliśmy wszyscy te piękne obrazy i jak ona to robi? Czy była w jakiejś szkole? Od czego to się zaczęło, ten jej talent? Bo nie bierze się znikąd. Właśnie ostatnio z Danielą rozmawiałyśmy o tym, że ona jest naprawdę bardzo odważna. I ona teraz studiuje. Właśnie ona zdecydowała studiować sztukę. I mówiłyśmy o tym, że to jest jak to jest normalnie, że tata będzie studiowała, nie wiem, muzykę albo sztukę. To jest taki niepewny kierunek. Że rodzice mogą ci tak też to odradzać. Czy to jest niezadowolenie rodziców? Tak wyobrażają nas sobie innych? Może nie chodzi o niezadowolenie rodziców, tylko o to, że bardziej o przyszłość dzieci. Że możesz, wiesz, nie znaleźć później pracy. A jednak ona postawiła wszystko na jedną kartę i zdecydowała, że będzie to studiować. Że będzie robić to, co naprawdę kocha. Te wszystkie prace, które widzieliśmy, ona to robi dla siebie? Czy łączy, może łączyć już na tym etapie jako pracę, czy jako pasję tylko? Z tego, co wiem, to na razie jeszcze tego nie łączy razem z pracą. Robi to przede wszystkim dla siebie, szkoli się cały czas. Ale właśnie mówiłyśmy jej, że ona powinna sprzedawać. Sprzedać za 1000 zł. A jakie są możliwości na to, że ludzie właśnie z takim wykształceniem i z taką pasją przede wszystkim znajdą zatrudnienie? W jakich dziedzinach? Właśnie dlatego mówiliśmy, że to jest bardzo odważna, bo teraz sztuka nie jest aż tak dobrze opłacalna. Właśnie. Jest tak, no każdy ma kamerę i bo po prostu woli robić sobie zdjęcia i jakieś. Tak teraz mamy takie zestawienie, że to czasami jest antysztuka, tak zwane, no kiedyś nasi rodzice zastanawialiby się, co to jest i nikt wtedy nie nazwałby tego sztuką, tak? A teraz różne happeningi, już nie wchodząc w szczegóły jakie, nazywa się sztuką. Czy to nie jest takie trochę pomieszanie tego wszystkiego? I tutaj pokazałyście artystkę samą w sobie, dziewczynę, która naprawdę ma talent i podąża za tym talentem. I mówicie, że póki co jest szczęśliwa i tego jej oczywiście życzymy. Ale Daniela wcześniej wspomniała, że też ma pasję, muzyka, śpiew, tak? No to powiedz o swojej sztuce. Ania chyba nie nazywa tego sztuką. Mieszkam sztuka. Z nią w akademiku, więc wiem, jaka to jest sztuka, jak to jest piękny śpiew. Jest piękny. Jest piękny, jest piękny. Daniela naprawdę bardzo pięknie śpiewa. Jak się staram, to tak. Jeżeli się stara, ale przeważnie właśnie w pokoju śpiewa tak, jak chce. Może zademonstrujesz, Daniela. Nie, ale właśnie byłam 4 lata, czy wiem, chyba dłużej, 5, w szkole muzycznej w Wenezueli. I próbowałam grać na gitarze, na pianinie, na flecie. Ale właśnie moja pasja to jest śpiew. To ja uwielbiam śpiewać. I no tak, w końcu temperament, Ameryka Południowa. No to wszystko. Czasami z tatą na przykład. Macie we krwi, prawda? Cała moja rodzina. Mój tata śpiewa na gitarze też. I czasami śpiewa. Na gitarze. Ja, przepraszam. A czasami gra i gramy na jakieś różne eventy, na ślubów różnych. Na ślubach nawet. No. Proszę, bardzo pięknie. A jak myślicie, skąd ta dziewczyna właśnie, bohaterka waszej etiudy, skąd ona bierze inspirację? Ona nam mówiła o tym, że poprzez tą sztukę wyraża siebie, a przede wszystkim takie uznanie i podziw i też taki szacunek dla znanych osób. Jest też wielką patriotką i ona właśnie skupia się głównie na takiej sztuce, na takich postaciach patriotycznych. W kuluarach toczyły się różne dyskusje i usłyszałam, że trzeba się na kimś wzorować, by móc malować jak najbardziej autentycznie. Powiedz coś więcej o tym. Rozmawiałam właśnie z Niną i ona powiedziała, że jeżeli chcesz się nauczyć poprawnie kogoś narysować, postać, to że musisz narysować ją nago. I ona czasami musi właśnie zapłacić komuś jakieś pieniądze, żeby
ponieważ nikt nie chciałby tak się po prostu przed tobą rozebrać, prawda? Więc ona płaci niektórym dziewczynom czy komuś na przykład, żeby się właśnie tak uczyć malować. Ciekawa historia. A czy wiecie, jakie były jej początki? Kiedy zobaczyła, że ma talent? Mówiła, że już jako mała dziewczynka coś tam rysowała kredkami po kartce, ale nigdy nie myślała, że będzie aż tak rysować. Obie jesteście studentkami trzeciego już roku komunikacji, dziennikarstwa i komunikacji społecznej. A jakie plany później? Właśnie, teraz najbliższy plan to lecimy na Erasmusa. Po raz kolejny już. Po raz kolejny. Tak. To dlaczego o tym nie była etiuda? Ale to następna. Tak? Mam nadzieję, może być, ale właśnie tam pierwsze obrażałyśmy, że Erasmus będzie zupełnie inny, ale... Nie bałyście się jechać w tak niepewnym czasie? Czy właśnie, wyjeżdżałyście, to jeszcze nie widzieliście? Właśnie nie widziałyśmy. Dopiero słyszałyśmy, że jest gdzieś... To dopiero początek. Gdzieś tam daleko w Chinach, prawda? Tak. W tak odległych Chinach wydawałoby się. Tak, i najgorszy właśnie był stres, kiedy tak sobie pomyślałam, a co jeśli coś się stanie tutaj na miejscu, ja nie będę mogła wrócić, albo na odwrót, coś mi się stanie i no, moi rodzice nie będą mogli tam przyjechać, więc to był naprawdę duży stres, no ale na szczęście ale wszystko się poprawiło. A jak wyglądała tam nauka, bo u nas szkoły były w tym czasie pozamykane, praktycznie każda gałęź gospodarki musiała być wstrzymana. Jak to wyglądało w Portugalii, bo tam byłyście, prawda? Na początku miałyśmy zajęcia normalnie, chodziłyśmy do szkoły, ale no później też tam było wszystko zamknięte, więc miałyśmy zajęcia online. I czy trudno było jednak zacząć w zupełnie nowym miejscu, z nowymi ludźmi? Co było dla was najtrudniejsze? Ja myślę, że dla was było najtrudniejsze to kultura, że tak przyzwyczajacie, bo dla mnie nie jest to samo oczywiście osoba z Wenezueli niż osoba z Portugalii. Ale jesteśmy podobni, jesteśmy bardziej otwarci i... Ja na przykład bardzo się denerwowałam, że wszyscy byli zawsze spóźnieni. To jest taki stereotyp o Portugalczykach, że są tak zawsze spóźnieni, ale jeżeli tak nawet nie już... Tak niemijający się z prawdą, prawda? Oczywiście. Już nawet jak musiałyśmy tak długo czekać na wykładowcę, który przyjdzie w końcu na zajęcia, no to jeszcze nic, ale poszłyśmy właśnie do kościoła i msza się miała chyba zacząć o 18, a ksiądz się spóźnił i przyszedł o 18:30. Więc to się tak nieźle spóźniają, nie że jakieś tam 5 minut. Mam coś z Portugalki. Oczywiście. Ale jeszcze dziewczyny, czy robiłyście to same, czy jednak był jakiś mężczyzna, który pomógł wam w dokonaniu tego, bo tutaj wiadomo, montaż, operatorka. Tak, tutaj... jeżeli chodzi o montaż, to my jesteśmy kompletnie zielone. Przyznajemy się tutaj bez bicia, ale bardzo pomógł nam nasz kolega Kuba, który ogarnął to wszystko. Dziękuję Kuba, naprawdę. Dziękujemy Kuba i dziękujemy wam, dziewczyny, przede wszystkim. Z nami była Ania i Daniela. Dziękuję. Dziękujemy. I dziękuję państwu za cierpliwość, za to, że oglądaliście nas państwo. Życzymy miłego popołudnia, ale zapraszamy na nasz program, jak zwykle o stałej porze, już za tydzień. Do zobaczenia.